It's not what you think, Yukiko. On zabierze mnie z tego miasta na swoim koniu. Motor! Nareszcie, dziękuję. O, szybko. Going to town, zanim zapomnę. Gdzie to DSP było? Tutaj. I w sumie to tak jeszcze wam szczerze powiem, ostatnio na Vitę się trochę napaliłem. Wiem, że to chyba mówiłem o tym podczas let's playa z Final Fantasy, ale walić to powiem też i tutaj. Bo ten... w sumie może nie to, że się napaliłem, no nie, bo... kurwa nie, czekaj, to nie tu. South, to było tutaj, to było przy tym, przy Shiroku Store chyba. No, o tutaj o. Dawaj mi pić, kurde. Jestem spragniony wrażeń. I cukrzycy. Dobra, więc no, chodzi mniej więcej o to, że ludzie pracują nad tym, żeby Vita była... można było ją zhakować na każdym... na każdej wersji, no nie? Bo jak na razie jest tylko chyba 3.6.0 do zhakowania. Tam max do 3.6.3, a chyba 3.6.7 jest najnowszy, no nie? Więc tak sobie myślałem, że... czemu by kurde sobie nie kupić któregoś dnia, bo w sumie Vita też fajny system, tak szczerze mówiąc. Przy okazji jeszcze miałbym zaklepane PSP i PS1. PS2 już nie bardzo, ale hej, przynajmniej no kurde gry na PlayStation 1 do jasnej cholery w przenośnej tej. Właśnie, moment, może powinienem się zaopatrzyć w przedmioty jak już tu jestem. No kurde no, gry z PS1 na konsoli przenośnej to jest kurde super! Będę mógł zagrać sobie we wszystko. W sumie na PSP też, ale... boję się, że na PSP to aż tak bardzo nie będzie działać, ale z drugiej strony walić. PSP też kupię nowe. Kiedyś. O, nowy merchandise, dobra. Co wy macie? Enervation i Exhaustion, Silence, Rage, Fear and Confusion, Dizzy and Down, Vanish Ball się przyda. Vanish Ball mamy już, więc hej. O, Value Medicine. Revival Beat. O, tego chcemy dużo. Kurde, widzicie ile kasy się zmarnowałem? Tylko 6 Revival Beatów kupiłem. Gohom... może Z2 kupię. Value Medicine. Z3. Nie masz medycyny... nie masz lekarstw, które... dla wszystkich odnawiają HP? Chyba nie. Dobra, nieważne w takim razie. Trzeba ponakupywać trochę tych. Z2. Mouthwash 2. Sedative 2. Stimulant 2. I może resztę na medicine. Nie, nawet mnie na to nie stać. To w takim razie co jest... Rage, Fear and Confusion, wezmę jeszcze jedno. No i git. Znów będę musiał, kurde, ten tłumaczyć. Fuck, kasy nie mam, nie będę mógł pójść żreć. Cholera jasna. Może mam coś do sprzedania. Nie, kurde, nie status, do jasnej cholery, item. Czestki mógłbym, ale wolałbym nie. Vanish Ball, Gohom. W sumie wiecie co, z Joskiem połażę trochę w takim razie. Biedak z biedakiem. Gdzie on był? W szkole. Mam nadzieję. Czy w Junes może? Dobra, nieważne. Ale hej, przynajmniej jestem przyszykowany na następne kurde... następny wpierdziel. Następny dungeon ewentualny. O, jest! O, mój bra... chwila, moment. Zapomniałem, tu jest taki sidequest, który na pewno mi się przyda. Jest, funky student. Ty jesteś w drugim roku, tak? Zamknij ryj. Dawaj mi te klucze. I accept your challenge. Ta. Grupa B?
6 flag colors. Okej, wiem, że to były na pewno flagi, w takim razie to była grupa A. No, nieważne kurde, co on tam gadał, walić. Tak. Zresztą tak mi się nie śpieszy z tymi kluczami. Tak, tak, chodź, chodź. Co? Co ty mówiłeś? Kurde, przeoczyłem. Masz chwilę? Mam ofertę, w którą pewnie się zainteresujesz. Jest zdesperowany, Josuke. Dobra, niech będzie. Jak za to dostanę pieniądze, to może być. O! Junes Grocery Department. Mam nadzieję, że dostanę mnóstwo pieniędzy za to. Zgodziłeś się pomóc Joskowi zrestokować się rzeczy w sklepie, bo cię błagał. Welcome. One and all. Wybierzcie tuńczyk 59 jenów za kawałek. Tak jak reklamowano. Jak już przy tym jesteście, co byście powiedzieli na ser? Prosto z Włoch. I tylko 298 jenów dzisiaj. Nikt cię nie słucha, mój drogi. Zajmij się też i tą półką. Okej, dobra! Nie bij! No zawsze coś. Co, już to wszystko? A, dobra, już wszystko. Junes Food Court. Przyszłeś z Joskiem po pracy. Ach, jestem zmęczony. Zdecydowali się na wyprzedaż w ostatniej chwili i mój stary mnie denerwowałby znaleźć pomocników. Wiedziałem mu, że nie mam na to czasu, ale nie słuchał mnie. Kurde, nikogo nie obchodzi, że nie masz czasu. To jest straszne. Ale hej, cieszę się, że tutaj byłeś. Dzięki. Było fajnie. Mimo tego, że tyrałem jak kurde nie wiem co. Naprawdę? Dla mnie to było tylko nic, tylko wkurzające. Jesteś niewiarygodny. Josuke is surprised! Senpai! Nie, raczej nie jesteś senpajem. O kurwa, te dwie pizdy przyszły. Och, Hanamura! Szykuj krzesło, Josuke. Ja biorę stół. Co było z tym całym crowdem dzisiaj? Było ciężko. Gdybym wiedziała, to mogłabym sobie stąd pójść. Proszę nie, dostałaś dzisiaj dodatkową wypłatę, nie? Ta! 500 jen! Próbuję kurde trzymać tę kasę, daj mi podwyżkę. Jeszcze kurde czego? Jesteś deską. Deski nie dostają podwyżek. A dostają stołem po łbie. Cóż, nie sądzę, że mogę wam tu pomóc. Więc po co to robimy? Spierdalaj. Te dwie debilki zaczęły kurde gadać tak głośno, że aż można było słyszeć je na kilometr. No, bardzo głośno. Więc jak tak dalej pójdzie moja podróż graduacyjna gdzieś w Japonii, będzie, być może zapytam się rodziców, żeby za nią zapłacili. Dlaczego nie znajdziesz sobie faceta, by zapłacił? O kurwa, już się zaczyna szkoła w TVN-ie, kurwa jego mać. Tak jak Saki? Co? Josuke gryzie jego usta. To było rok temu? Saki z elopement znaczy się. Tak, wygląda na to, że była z kolesiem z koledżu, który wrócił do domu i poszła z nim. Ale wróciła od razu, mówiąc, będzie oszczędzać pieniądze, żeby sama wyjechała. He? Mówisz, że została rzucona? Kto wie, zaczęła pracować tutaj, żeby oszczędzać pieniądze, czyż nie? Wiesz, że
licealistki mogą zrobić łatwą kasę, jeżeli chcą. Ty kurwa jebana pizdo. To nie ma sensu, to się nie liczy. Po prostu gorące powietrze. Nie pozwolę, żeby to do mnie doszło. To smutne, że ludzie w ten sposób gadają. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą pomścić Saki-senpai. Jesteśmy specjalni, jesteśmy jedyni. Więc nie trzeba sobie zawracać głowy innymi. Masz rację. No. No i się uśmiecha. To jest najważniejsze. Myślę, że dobrze, że przyszedłeś. Dzięki tobie mogłem zajść aż tak daleko. Yosuke potrząsa głową. I nasza relacja jest jeszcze głębsza. O! Rank 6, bitches! Kurde, szybko mi idzie z Yosukem, serio, muszę wam przyznać. Może jeszcze, kurde, uda mi się zlevelować jego social link? Nie, może nie przed następnym dungeonem, ale przed następnym następnym. Ech, what a pain. O, nie, nie chodzi o ciebie. Zastanawiam się, jak to jest. Nie wiem. Pogadałeś trochę z Joskiem. Poszedłeś do domu. Ale nie, na serio, jakbym ja był na miejscu mojego głównego bohatera, to wziąłbym krzesło i pierdolnął tym debilkom. O! Poszłam dziś na zakupy, więc lodówka jest pełna jedzenia. Ale walić lodówkę pełną jedzenia. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, jak zarabianie pieniędzy. Bo jednak, kurde, przedmioty same się nie kupią. Z okazji, co ja mam za ten ekwipunek? Golf club! Wciąż, kurde, z kijem do golfa chodzę. Przydałoby mi się kupić coś nowego. Więc czas zarobić pieniędzy na to, bo jednak chyba w następnym dungeonie mi się to przyda. Pi, pi, pi! Pikachu! Hello, to Chie, czy masz jakieś plany na jutro? Dlaczego... Przestańcie mnie tym, kurde... szkalować tym telewizorem. Ja pierdzielę, wiesz, trening. Nie, nie pójdziemy, po co, kurde? Ja w tej grze nigdy nie level grindowałem, jakoś sobie radziłem. W niektórych wypadkach było ciężko, ale... Czy zapisałem? Mam pomysł w sumie, mam taki pomysł. Zobaczyć, co z tym tłumaczeniem jest. Czy to jest ustalone z góry? Czy mi się uda, czy nie uda? Czy może nie? Chwila. Tak, to... Zobaczymy, jak mi się nie uda, to najwyżej, kurde, wczytam grę od nowa i zobaczymy. Ponieważ, no, to jest, kurde, nienormalne, że tyle razy mi się nie udało. A za to, kurde, duża kasa jest. Ta, tłumacz. O, nieważne. Ile? Może być. Nie dużo, nie mało, ale wystarczająco. Piątek 13! Class have ended for today. I musisz czekać na kolejną deszczową noc. Ile mam kasy? Czy Josuke jest dzisiaj dostępny? Na gadu gadu? Czy na niewidocznym jest? Nie, nie jest dziś dostępny. Kurde! Liczyłem na ciebie, a ty mnie zdradziłeś. Dobra, więc teraz... Grupa A i flagi. Tak, ta nieważne, nieważne. Grupa A. Flagi. Jej! Udało się! Nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia i dostałem 3 klucze. Mam teraz 5. Chwila, nie. Item... Czestki razy 5! Jest! Tak więc, no, tak jak mówiłem, te sidequesty będę robił tylko i wyłącznie, by dostać klucze i... ile ich jest? Chyba ze 2, ze 3, które ci dają klucze? No. Walić resztę. Dobra, to w takim razie... Do miasta idziemy.
Co możemy... Czy nie mam innego wyjścia, będę musiał coś zeżryć, czyż nie? Ale najpierw jeszcze zobaczę na wszelki wypadek, czy się zrespiły napoje. Pewnie nie, ale nigdy nie wiadomo. Albo może sobie coś kupię. Nie! Nie ma wystarczająco dużo kasy. Vending machine. Dobra, nic nie ma. Mam nadzieję, że dzisiaj będą sprzedawać rzeczy, które... pod te statystyki, które chcę wzrosnąć. Aya Steak Bowl. Zrozumienie? Chwila. To chyba nie jest to, co chcę zrobić. Ta, walić zrozumienie. Pff! Ja nie rozumiem dużo rzeczy i mnie to nie obchodzi. No nie no. Nieważne. To co w takim razie mogę porobić? Joska nie ma, z czyje na razie nie chcę łazić. Bo nie mam odpowiedniej persony. Mógłbym sobie zrobić jakąś, ale... nie mam pieniędzy, żeby przyzywać nowe, bo myślę, że z tych, co mam teraz, to raczej zbytnie nie zaszaleję. Może tutaj jest? Właśnie! Fuck this shit, nie ma go. Do dungeona na pewno nie pójdę, ponieważ walić to. Floodplain? Tu chyba niczego nie ma. Jeszcze. Chodźmy do biblioteki. Jak kurde nie mogę nic zrobić innego, to po prostu nawpieprzam się wiedzą. Chyba wyżej było tutaj? Przy mojej klasie gdzieś. Joskę, ty zdrajco. Calligraphy room. Calligraphy room. Student council room. Library! Jakbym nie miał, kurde, nic innego do roboty, ale hej. I dalej będę tłumaczył, nie? Później jak wrócę do domu. Tak jest, moja wiedza wzrosła! Jesteś zajebisty! IQ ponad 200 punktów. Właśnie a propos IQ, kiedyś rozwiązywałem ten... o kurwa. Straszne. Our special report took a turn for the violent when one of the apparent leaders attacked the camera. O, jestem ciekaw. The hell are you punks doing here? Troy Baker. That voice. Troy Baker. This ain't a show. Get bent. Still up to the same old trick. No. Kurde, wszędzie go słychać. Tak, on podkłada głos dużej ilości, sporą ilość postać. Kurwa, co? Przez przypadki, idioto! Używaj przypadków jak, tak, jak się powinno. Ty też podkładasz głos postaciom z anime i gier? Nie wiedziałem, myślałem, że jesteś detektywem. His name's Kanji Tatsumi. He's quite a handful. He's been crushing biker gangs in the area since middle. O, niszczyciel gangów. But I thought he got into a high school and started attending class. Hmm. No. Nanako patrzy na kolejną ofiarę. Sure is pointless. It's completely obvious who it is. No, może. The guy's family runs a historic textile shop. Sklep z tymi, z tekstylami, tak? I think what happened was he crushed the local bikers all by himself because the noise kept his mother up. I dobrze, kurde, pierdzielić ludzi, którzy kurde napierdalają muzyką w nocy. I dzień w dzień. It's a nice gesture, but it's way too violent. At this rate his mother will have to apologize. No jak to się mówi, liczą się intencje. Oh, the weather report showing on the bottom. It's going to rain tomorrow. O nie. I'll make sure to hang the laundry inside the house. Spoko.
To znaczy, że jutro będziemy musieli zobaczyć Midnight Channel. Co to może być? Wow, it started raining. I guess the weather report was right. No. Ładne tekstury ma ten deszcz. That means the show's probably gonna be on tonight. Właśnie, jak już wspomniałem o tym IQ, no nie, raz zrobiłem test IQ internetowy, no nie, czyli wiadomo, co można, kurde, spodziewać się z takiego internetowego testu. Wyszło mi, że mam 166. Oh my fucking god! Ale zgaduję, że to, jak już, to bym pewnie miał z 60. 66. Albo 666. Yeah, that'd be best. But if we do, maybe we'll see some kind of clue that can point us toward the killer. Byłoby fajnie. Well, everyone, don't forget to check your TV tonight. No oczywiście, że nie zapomnimy. Ja tu jestem liderem, nie ty. Wygląda na to, że będzie kolejna deszczowa noc. Co dziś zobaczysz w Midnight Channelu? Kurwa, ja wciąż potrzebuję kasy na ten miecz nowy. Ile one kosztują? Z 17k na pewno. Hej, Nanako. Otworzyłeś lodówkę. Jakaś trawa jest w słoiku, czy tam w wazonie w lodówce. Nanako mogła to wziąć ze szkoły. Żreć? Oczywiście! Pyszna ziemia z doniczki. Twój żołądek zdaje sobie sprawę z tego, co chcesz zrobić i się jest, kurde, się buntuje. Przestajesz jeść tę trawę. Twoja odwaga wzrosła! Jednak nie czujesz się zbyt dobrze. Zdecydowałeś się pójść dziś szybciej do łóżka. Ale to nic, i tak, kurde, niezmarnowany popołudnie. Wieczór raczej mamy. Wybacz, Nanako, mam nadzieję, że nie zabijesz mnie za to. I gram ze śmiercią, temu moja odwaga wzrosła. Dzisiaj pada. Czy coś pojawi się w telewizorze? Moje pajęcze zmysły mi podpowiadają, że tak. Coś się pojawiło. Wygląda na mężczyznę. Wygląda jak licealista. Nie możesz rozpoznać, kto to jest. Czy powinieneś zadzwonić do Joska? Ta. O, sorry. Chwila. Cholerne alergie, czy tam co? Całe szczęście ja byłem szybszy i pomyślałem o tym. Na to wygląda. Ja wiem, jak wygląda! Dobra! Kurwa, znów się zbiera? Chwila. Do jasnej cholery. Zdecydowałeś się pójść do łóżka. I dziś będzie, kurde, padać. Znowu. Życie jest okropne. We will now hold a meeting on our investigation of the serial kidnapping / murder case here in Inaba. Wiemy, kurde, co to za spotkanie, nie musisz nam mówić. Dude, take a breath. No właśnie. Oh, then does that make this place our special headquarters? Yes, exactly. Nicely put. Co z tego, że, kurde, ludzie mogą wokół się rozsiąść i słuchać tego, co my, kurde, gadamy? Tak, to będzie nasza kwatera główna. Special headquarters. Czekajcie, wezmę się trochę wysmarkam, bo normalnie szlak mnie zaraz trafi z tymi flurami. Wyłączę na chwilę mikrofon i będę dalej dialog prowadził, nie? Więc Z2, gdzie jest? Tutaj jest, no. Z2. Anyways, as for what was on last night.
No i zajebiście, jak tylko zacząłem się smarkać, to wyskoczyła mi, kurde, opcja dialogowa. Kto to był? Super! Kurde, pójdę jeszcze raz się wysmarkać. Mam nadzieję, że znów nie będzie opcji dialogowych. ZW! I dialog będzie dalej szedł. Już jestem! Nie martw się, Yukiko, nie musiałaś na mnie czekać. Może tak naprawdę ten facet to jest kobieta? Right. The screen got clear all of a sudden and the program looked like some low budget TV show. Czyli to znaczy, że musimy znaleźć tego kolesia. Come to think of it, maybe Teddy was right. Maybe we were seeing the other Yukiko from that world. But last night we couldn't clearly see whoever it was. Tak. Could that mean he isn't inside the TV? Brawo. If so, then możemy go ochronić. Jest wciąż bezpieczny. No właśnie, zróbmy to! Tylko, że kto to może być? Zielonego pojęcia nie mam. Guess we'll have to wait another night and see what happens. Okay. Well, that means if my deductions are correct. Twoje dedukcje. Though the image was hard to make out and we can't say for sure who it was definitely a young man. Skąd możesz to wiedzieć? But if that's the case, it goes entirely against our prior assumptions. Since we cannot identify the person at this time, we have no choice but to wait and see what happens. Dobre streszczenie, czyje. That's exactly what we just said. No właśnie. Shut up. Nie! Z czego ryjesz, kurde? Yukiko nie ma dobrego poczucia humoru. No cóż, trzeba zacisnąć zęby i pośladki. This is how Yukiko really is, huh? Who'd have thought? By the way, about that guy we saw? I get the feeling I've seen him before. Ta, Yukiko się kurde dusi ze śmiechu, a wy tutaj gadacie dalej, nie? Pretty recently too. O, już przestała. Yeah, I've been thinking the same thing since last night. Well, let's check the TV again tonight and think about it more. Spoko. Let's do this, bitch. Bitches raczej. Z czego się śmiejesz? When are you gonna stop that, you crazy hyena? That's a good one. Wiesz co, czyje, nie odzywaj się już. Igicior. Guess who's back, bitches. Welcome to the Velvet Room. Welcome to the kalendarz. Welcome to die. Że co, kurwa? Save successful! Let's carry on! I przy okazji zobaczę, co w lodówce jest. Nie ma żadnych roślin do zjedzenia? Kurde, jaka szkoda. Dzisiaj pada. Coś może się pokazać w Midnight Channelu. Poglądajmy telewizor, bo nie mam nic innego do roboty.
No i oczywiście pada i tak dalej, nie? Wiem, wiem. Ta sama scenka co zawsze. Ja wciąż wyglądam stylowo, że ja pierdzielę, mimo tego, że mam włosy jak u 70-latka. A też są stylowe. Uuu, jakie... Boksuje się z powietrzem, też tak umiem. Figura się pokazała. Ale wciąż nie można powiedzieć, kto to jest, mimo tego, że totalnie widać jego mordę. Ale czujesz, że gdzieś go już widziałeś. Pi, 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 Pikachu. Widziałem. To może być kanji. No ja kurde tak boksować się z powietrzem, jak on nie potrafię. Tak. Lepiej powiedzieć get bent niż spierdalaj. Hell yeah. Pewnie. Okej. Nie masz kurde innych pytań? Neither. Mam swoich senpajów. Powiedziałeś dla Yosuke twoje prawdziwe uczucia. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Twoja odwaga wzrosła! No raczej. Jako friendzone tak. Jako kochanki nie. Ja mam swoich senpajów, do jasnej cholery. Dobranoc. Come on, step it up. Dalsza gadanina. Nie, kurde, to prima ballerina. Kanji Tatsumi, huh? He definitely didn't look like the social type. On boksował się z powietrzem, czego ty kurde chcesz? Now there's an understatement. Isn't he really scary? Did you see the news special the tak. Yeah, I saw ja też. You mean the special on biker gangs? I watched it too. It wasn't like that when he was younger though. What? You know him? Na to wygląda. But we haven't talked to each other in a long time. Czas odnowić znajomości. His family runs a textile shop and we've been a customer of theirs for many years. So I speak with Kanji-kun's mother from time to time. Oh, why don't we go there now? We might be able to talk to him in person. Pewnie, chodźmy. Sounds good. At the very least, we can ask if anything strange has come up lately. Spoko. I wouldn't want to run into him in a dark alley, but I'm pretty sure he won't fly off the handle in his family store. Ale no, powietrze to mu na pewno będzie przeszkadzać. All right, then let's get going. Mamy plan. If things get rough, we're counting on you guys. Let's go. Zasłonimy się wami. Fajne ekrany ładowania. A któż to jest? Dzień dobry. Ah, Yuki-chan. It's so nice to see you. Well then, if you'll excuse me, ma'am. Slender Younger Man! O mój Boże! Masz fajne ciuchy i niebieskie włosy. I'm sorry that I couldn't help more. It's all right. You've given me plenty to think about. Thank you. Ale myślę, że to może być pułapka. Czy masz macki?